Siemanko. Dzisiaj pokażę Wam, jaką sobie metodę wypracowałem na załatwienie tematu urwanego wentyla w dętce motocyklowej. Czasem wchodzę w posiadanie motocykla, który jest uszkodzony. Różne te uszkodzenia bywają. Bywa, że jest wyrwany wentyl również. A czasem zdarza się tak, że mi w jeździe enduro te wentyle z jakiegoś tam powodu się wyrywają. No i co zrobić, kiedy mamy, powiedzmy, nową dętkę kupioną tydzień temu. Tam jest fajna, gruba guma. Daliśmy za nią ponad 50 zł. No i co? I nasz wulkanizator załamuje ręce na widok takiej usterki. Nie za bardzo chce się podjąć. No i co z tym zrobić? No, można kupić nową, ale ja mam taką metodę. Zaraz Wam powiem, jaką. No, tak mi się urwał wentyl. Jak widać. Dobra. Ja to robię tak. Jadę do zakładu wulkanizacyjnego. Kupuję taki zaworek. To jest oznaczenie TR15. Chyba tak, TR15. Teraz to wyciągnę, pokażę, jak to wygląda w środku. To z założenia nie jest do motocykli, od razu mówię. Nie wiem, do czego to jest. Wygląda to tak. I wiadomo, że przez tą średnicę tutaj nie uda się nam tego wsunąć do obręczy w kole, więc ja robię to tak. Tu w ten, do tego otworu z tyłu wkładam sobie wiertło zbliżonej średnicy i może mi się to tak fajnie teraz kręcić. I włączam szlifierkę i na kamieniu szlifuję to na zbliżony wymiar, taki jak jest w obręczy motocyklowej. Na końcu zostawiam takie zgrubienie, tutaj taką faskę, przejście w ten kołnierz, bo tam musi być trochę mięsa, żeby ta guma utrzymała ten zawór. Tak to wygląda. Następnie w tej dętce, w której nam się wyrwał wentyl, papierem ścierny o bardzo grubej gradacji, nie wiem jaka to jest, bo nie jest opisana, ale gruba, czyścimy to wszystko, bo tu czasem zostaje takie zgrubienie z tej gumy. To wszystko musimy wyrównać do tej jednej warstwy, żeby grubość tutaj pod wentylem była taka jak ogólnie grubość dętki albo zbliżona, no może być troszeczkę mniej, wiadomo jak się to przetrze. I musi to ładnie być strzostkowane. I teraz tak. Tak przygotowany wentyl, tutaj sobie odrywamy to, co jest pod spodem. Smarujemy klejem. Taki mam klej, kupiony też na wulkanizacji. To smarujemy klejem. To miejsce tak samo smarujemy klejem. I pozostawiamy przez jakiś czas. Trudno mi sprecyzować w tej chwili, jaki to jest, bo dawno tego nie robiłem. I rzadko to robię, a dzisiaj będę robił. Zostawiamy do odparowania. I kiedy nam to odparuje, to znowuż ja sobie przygotowałem dwie deseczki, żeby to ścisnąć. To jest zwykła deseczka, druga była taka sama, ale wywierciłem w niej otwór po to, żeby ten wentyl mi się tu schował. Dodatkowo z tej strony zrobiłem taką faskę, żeby o tutaj ta część się mogła zagłębić. I jeszcze dodatkowo wkładam tutaj dwa kawałki folii bąbelkowej, żeby mi się to dobrze wyłożyło, bo tutaj jest tak, że tu jest bardzo cienkie, tu jest troszeczkę grubsze, a ta folia bąbelkowa, ona mi będzie, zakładam, że ona się tak będzie wykładać, że nacisk będzie jednakowy w każdym miejscu tutaj. Tak? Tym dociskamy tutaj do dymki, tu dajemy z drugiej strony, wciskamy to wimadło i zostawiamy do zastygnięcia. I później tak, ja jeżdżę, no aha, bo nie powiedziałem jeszcze o tym. Oryginalny zawór bywa, że jest nagwintowany tutaj do samego dołu. I wtedy sobie tu możemy nakręteczkę przykręcić, przytrzymać to do obręczy. I tutaj tak nie jest i jak to robić? Ja wkładam normalnie, walę duże ciśnienie w oponę i to mi się samo trzyma. Ale gdyby ktoś chciał zejść na niższe ciśnienie, a bał się tutaj o kondycję tego,
może sobie z tworzywa, z poliami do steflonu, może sobie dotoczyć taką tulejkę i nakrętkę przykręcić wysoko. I tutaj w tym miejscu, tutaj tulejka dociśnie nam to i można troszeczkę skrócić nakrętkę i wtedy będzie to fajnie pasować. Także taki patent, jak ktoś chciał, może stosować. Jak ktoś nie chce, może kupić nową dętkę. Tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się podobało, to łapka w górę. Subskrybujcie mój kanał. Cześć.